Witajcie, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was w domowym vlogu. No w sumie nie będzie taki domowy, bo zaraz wychodzimy. Tyle będzie w domu. 5%. Mm. Zaraz wychodzimy, ale zabierzemy Was ze sobą na zakupy. Z nami pojedziecie, bo my jedziemy do Castoramy i do Auchan. W takich sprawach hydraulicznych możemy rzec. Ale zobaczymy też inne rzeczy. Tak, zobaczymy też inne rzeczy. I kwiatki. No i oczywiście kwiatki, bo obok Castoramy jest Auchan, a w Auchan jest zazwyczaj bardzo duży wybór roślin w dobrych cenach. Może na coś się skuszę, bo też ostatnio wyrzuciłam tą zielistkę z tarcznikami. Zrobiło się jedno miejsce. Tak, zrobiło się jedno miejsce, mam nowe osłonki, ale to już jak wrócimy, to ja Wam pokażę nowe osłonki, bo te osłonki są z Biedronki, one kosztowały chyba 6,50 za sztukę, takie dość fajne na nóżkach. No to my jedziemy na rowerkach, bo jest ładna pogoda, ciepło, fajnie. A dzisiaj jest niedziela handlowa. Niestety musimy zgrzeszyć. Będziemy bezbożniki. No, musimy zgrzeszyć, pójść do sklepu, bo w tygodniu to tak, no, średnio mamy okazję pojechać do tej Castoramy. My już jesteśmy w Castoramie. Pierwsze, co ja poszłam na dział z roślinkami, były dracenki Asplenia za 17,98. Aglonemy za około 36 zł i tam widzicie jeszcze alokazję. Po drugiej stronie patrzyłam, że jeszcze była jedna ta moja Maranta Lemon Line, łosierogi i jeszcze takie fajne były te Plebodia Blue Star, ale były dość drogie. Jeszcze na wejściu tak z drugiej strony stały Eschnantusy, zamiokulkasy Raven, takie wielkie skrzydło kwiaty. I z przodu to były już tak całkiem, z przodu były sukulenty i asplenia i takie fajne paprocie z nogami jak pająk. One były za 45 zł. Tutaj już jestem w Auchan i moją uwagę zwróciła roślina. Ona kiedyś była kolekcjonerska, zaraz Wam pokażę nazwę. To jest Xanthophyllum. No, też mam tą sadzonkę, ostatnio ją dostałam od mamy. Tutaj było takie morze paproci. I tutaj też widzę, że znowu jest Maranta, tym razem tricolor, kusiła mnie, nie powiem. Ale była dość droga, 27 zł kosztowała, tak myślę, nie no, może się trafi kiedyś za 15. Obok stały takie piękne, soczyste Senecia Mont Everest. Tak patrzę, czy coś jest po drugiej stronie, ale już nic nie było ciekawego. Tutaj był Philodendron Silver Queen, te stały dalej różowe fikusy. Tak patrzę dalej, czy coś będzie ciekawego z tych roślin. Taka wielka Calathea orbifolia. Te liście to one były wielgachne, jak moja głowa. Tutaj było takie piękne łosierogi. Jak w Castoramie się nie skusiłam, to w Auchan. Wyglądały naprawdę zachęcające i tutaj były tylko za 9 zł. Tak już się do Miłosza uśmiecham, czy sobie kupić, czy nie kupić. No, te naprawdę wyglądałyby imponująco, tak szczególnie na ścianie, powieszone. Dalej były asplenia, też takie ładne, zdrowe. Po drugiej stronie dalej te syngonia milk confetti się im nie sprzedały. No i tu już widzicie, znowu powróciłam do tych łosich rogów. No i kupię sobie te łosie rogi. Wybieram najładniejszy egzemplarz. Już idę zadowolona z nimi. Tak, jeszcze może coś mi się rzuci fajnego. Tutaj syngonia Maria, duże hamedory, alokazje, tutaj jakieś kluzje były. Moja kluzja teraz ma tarczniki, niestety. Tak patrzę, tutaj dalej jakieś fikusy, monstery. No i tutaj jeszcze taki rzut na te wszystkie epipremia, mix. My wróciliśmy z Castoramy. Byliśmy po dwa kurki. Tak, byliśmy po dwa kurki i uszczelki. Jeszcze lekki pik. Tak, do zaworków grzybowych, i tak? Przymierzaliśmy z tą zużytą. Tak. Ale żeby kurek przymierzyć, no to wzięliśmy ten dzyndzel. I nie było jak przymierzyć, to Gosia. Przecisłam przez ten. No i tak chciałam to kupić. I tak chciałam to kupić. I zrobiła dziury. A w ogóle to chyba to mosiężne to jest kurek, a to jest nakrętka. Tak to się nazywa. Teraz jest git. No, ale operację uważam za zakończoną sukcesem.
Chociaż naszukaliśmy się tych elementów w Castoramie. Teraz będę montował. Tak, teraz Miłosz będzie jako prawdziwy mężczyzna pan domu naprawiać baterie nad umywalką. Tak, kupiliśmy poważne kurki. No. A dobrze, że jest ciepło, bo możemy teraz używać tylko zimnej wody. Dlatego dla obu zamontujemy niebieską kropkę. Tak, dla zmyłki. Że tylko zimna jest u nas. No. To już pewnie widzieliście, Miłosz wam nagrał ładnie w Oszą. A było tyle ludzi, my się tak wstydziliśmy nagrywać, ja Miłosza ciągle żdurałam. Przestań, przestań. Ja nagrywałem ostro. Tak, Miłosz poczuł ten instynkt influencera, jedzie, nieważne. Wszystko nagrywał. Widzieliście, że ja się skusiłam na te łosie rogi. Nigdy nie miałam, a zawsze chciałam. A Miłosz też mówi, no już sobie kup, bo kosztowały tylko tam 10 zł bez grosika. A słyszałam, że te łosie rogi to w ogóle jak te paprocie, wszystkie te asplenia i tak dalej, no to one są bardziej odporne na suche powietrze. On wygląda jakby był brudny. Nie, on ma takie włoski nalot. Też w Castoramie mnie kusiła taka paproć, co miała te takie korzenie, co jej wystawały jak nogi pająka. Ona też mi się podoba, ta paprotka. Ale już tak nie będę szaleć. Zobaczymy, jak mi pójdzie z tymi łosimi rogami. Jak będą rosnąć, to może się skuszę, ale te paprocie to też, no, gdyby kosztowała dychę, to bym wzięła. One były chyba po 45 zł w Castoramie. Też wam tam pokazywałam w Castoramie. Nie wiem, czy będzie na tym nagraniu, to się okaże wcześniej. Były dalej te maranty Lemon Line, a w Oszą była ta maranta Tricolor, ale kosztowała ona 21 zł. No i tak myślę, Boże, nie wydam znowu 30 zł na rośliny. I tak, no dobra, wezmę tą tańszą łosie rogi, marantę na razie mam dwie, mam tą Variegatę i tą Lemon Line. Więc no, dla odmiany wzięłam łosie rogi. Ale i tak jestem zadowolona, może kiedyś się pokuszę, żeby je prowadzić w takiej formie wiszącej na ścianie, na desce. Niektórzy to robią. Chyba ta pani, nie pamiętam jak ona się nazywa, ta z tej firmy Jungle Boogie, właścicielka, ona pokazywała, jak właśnie robić to na ścianie. Sobie taką kompozycję z łosich rogów, więc no może kiedyś się pokuszę o taką kompozycję. Gosia ma potrzebę wytłumaczenia się, że wydała pieniądze. Niedużo, 10 zł. Czerwiec, może będzie premia półroczna w pracy. No co? Nie no, można sobie czasem pozwolić na nową roślinkę. Tak jak mówię, wyrzuciłam jedną, też parę zamierzam złączyć roślinek do jednych doniczek, więc no, będzie więcej miejsca. A teraz jest najlepsza pora na kupowanie roślin, bo jest ciepło. Też kupiłam te świrstki, więc no, mam nadzieję, że mi się rozejdą, nie będzie żadnych inwazji wciorów ponownie. No. Jeszcze przetestujemy sobie chyba ten olejek nim, bo jeszcze nie robiłam oprysku, bo czekałam na was, żeby wam pokazać, jak to robię. A jestem ciekawa, jak to będzie, czy to dalej śmierdzi tak mi ten olejek, bo wtedy, pamiętam jak ostatnio go miałam, to był zapach nie do zniesienia. Teraz zrobię sobie roztwór z tym olejkiem nim. Proporcje są takie, że jest 5 kropli tego olejku nim, dodajemy na litr wody. No i kilka kropel płynu do naczyń. To nie jest płyn do naczyń. To jest płyn do naczyń. W sensie taki niefirmowy. Tak, niefirmowy, nie reklamujemy żadnej firmy. Bo olej, jak wiemy, nie łączy się z wodą. Tutaj mamy tak około 200 ml. Może mieć to naczynko, czyli damy jedną kroplę. To stężenie też nie powinno być zbyt duże, czytałam, bo może popalić liście. Dobra. No już poszła. Tak? No. Taką... No, no. Bo popalisz liście. Nie śmierdzi. No, zobaczymy. Dawaj. Nie, wali. Wali jednak śmierdzi, tak jak pamiętałam, że śmierdzi. Damy małą kropelkę płynu do naczyń. Jakaś taka mała ta kropla. No i przygotowaną wodę dajemy. Żeby nie było osadu... Zasłaniami. Specjalnie mi zasłaniasz. Żeby nie było osadu z wody, kamienia na liściach roślin.
Ja przygotowuję tą miksturę w tym moim spryskiwaczu z Pepco z holu za 12 zł. Niesamowity dozownik. Tak, niesamowity. Ale badziewnie się zakręca. Też mi pisaliście, że on cieknie wam. Więc jak trafiliście na wadliwy egzemplarz, to już w ogóle. Dobra. I tak powinna wyglądać ta mikstura. To co ludzie kupili to za ty? No, ten spryskiwacz. Ale to niezależnie kupowali. No. No. Ty influencerzy ty. I ponoć ona zapobiega rozwojowi szkodników. No, czyli można stosować sobie tak profilaktycznie na wciory, przędziorki, na tarczniki. Ja w ogóle kiedyś wytępiłam na tej mojej takiej dużej szeflerze tym olejkiem nim tarczniki. Dobra, chodź spryskać. Idziemy pryskać. Opryskam tego jego największego fikusa. Benjamin. No, Miłosz wie, jaki to fikus. To jest fikus Benjamina. Nie widać, ale słychać jak psika. Tak? Patrzcie, jak rusza poluszkami Gosia. Pyk, 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 pyk. No, opryskamy go. W ogóle to możecie przemywać. To jest najlepsze, jak się przemywa tym roztworem z olejku nim. Ale no rośliny o takich drobnych liściach, przy tej ilości liści, no zobaczcie, ile ja czasu bym musiała to przemywać. Bo jest niedziela, trzeba też trochę odpocząć w niedzielę. A nie tylko w kółko coś robić. Tak, pompki trzeba zrobić. Miłosz, nie wierzy, że ja to mówię, że trzeba odpocząć. No, a to byś tylko latała. No gdzie się tylko da. Ja w kółko wynajduję sobie jakieś zajęcia. Cyk, robimy rabatę. Tak, Gosia ostatnio pobiegła w niedzielę. No, tak jest. Przekopała rabatę całą. Więc możecie nam napisać w komentarzu, co wam się podobało najbardziej w Castoramie i w Auchan. Na pewno nie ceny. No, ceny to mi się też nie podobały. Tak, czy podobają wam się te łosiorogi, które kupiłam i czy macie u siebie w domu, w swojej domowej dżungli, czy stosujecie olejek nim? Też mi napiszcie, bo jestem ciekawa, czy u was to zdaje egzamin. Bo ja raz tylko miałam tą przygodę, co wam mówiłam, z tymi tarcznikami, z tym olejkiem nim, co kiedyś miałam, bo próbkę tego olejku dostałam od koleżanki. No więc tak, zobaczymy, czy teraz da radę, bo mam całe opakowanie tylko dla siebie. Mhm. No. A ile kosztowało? 19 zł, ale, bo to od tego sprzedawcy, ale można kupić taniej na Allegro. Ale mi się nie opłacało, bo to wiesz, przesyłka od innego sprzedawcy, od tamtego brałam już inne rzeczy, no już więc mówię, no dobra, wyjdzie na jedno. Drogie no, rzeczy. Tak. Więc dziękujemy wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie nam suba, lajka. Dzwoneczek. Tak, dzwoneczek. Komentarz. No. A w komentarzu zostawcie lampy. Lampy, tak. Żarów. No, to pa. No, trzymajcie się.